kapitańska opaska, nowa fryzura. Same nowości u Marka Sobika. No, można powiedzieć, że trzeba było coś zmienić, no i myślę, że się troszkę udało. Trzeba pomóc szczęściu. Wreszcie zwycięstwo. No, dokładnie. Chcieliśmy wygrać za wszelką cenę, zrewanżować się Gorzowowi za poprzednią rundę, już pomijając wynik, ale za te słowa, które padły po meczu, chcieliśmy się im zrewanżować i myślę, że nam się to udało. Nie zagadujmy słów słowami, raczej opowiedzmy o potyczce. 2-1, zasłużone zwycięstwo, choć w stylu... No, mecz, dużo dramaturgii, no ale myślę, że najważniejsze to liczy się wynik końcowy. No i tu pokazaliśmy, że zależało nam bardziej, od tego jednego gola wygraliśmy i nic tylko się cieszyć. Czy zgodzisz się z opinią, że pierwsza połowa w wykonaniu obu drużyn była wyraźnie lepsza niż drugie 45 minut? Tak, w pierwszej połowie prezentowaliśmy się przede wszystkim lepiej piłkarsko, a w drugiej, nie wiem, no, chyba już ktoś po wiadomości zawodnika siedzi, że ma się ten wynik, trochę się kalkuluje, żeby nie stracić, już nie grać tak odważnie, ale przy straconej bramce potem znowu ruszyliśmy do przodu i myślę, że całe szczęście, że udało nam się wygrać. To nerwy powodowały ten chaos w wielu akcjach ofensywnych? Może nie nerwy, no brakuje nam, nie będziemy ukrywać, że brakuje nam troszkę tego naturalnego boiska, robimy co możemy, jeździmy tu po okolicznych klubach, no ale jakby tego powiedzieć, graliśmy dzisiaj pierwszy mecz domowy u siebie i też pierwszy raz wiosny byliśmy na tym boisku, także nic tylko się cieszyć, że udało się wygrać. No a kolejna konfrontacja znów na wyjeździe. No to już będziemy rozstrzygać w poniedziałek, analizować przeciwnika. Przez dwa mecze strzelba Marcina Wróbla milczała, ale jak odpaliła w Cygańskim Lesie, to od razu dwukrotnie. No super, gdzieś tam było w tyle głowy, że trzeba zacząć strzelać te bramki w lidze, żeby przełożyła się ta seria ze sparingów. No i fajnie, że dzisiaj się to udało i dało trzy punkty. No. Spodziewałeś się tak trudnego spotkania z Gorzowianami? Znaczy wiedzieliśmy, że nie jest to jakiś mega łatwy zespół do ogrania, ale no chłopaki tam bardzo walczą, choć piłkarsko myślę, że wyglądaliśmy dzisiaj lepiej. No, wybiegaliśmy, wywalczyliśmy trzy punkty, no i z tego trzeba się najbardziej cieszyć. Ze szczególnym akcentem na wywalczenie, niemal dosłownie. No tak, dokładnie, no tutaj walczyliśmy, dużo serducha zostawiliśmy na boisku. No i pokazaliśmy, że do Bielska nie przyjeżdża się po łatwe punkty, tylko po prostu wygrywamy. Na koniec tej rozmowy załatwmy kawałek zaległej prywaty. Jak postępy w siatkonodze, Marcinie? Już coraz lepiej, ćwiczymy z partnerem. Myślę, że w następnym turnieju już będziemy walczyć o podium, a nie o puchar rekordu, Rekord TV. Czego serdecznie życzymy, podobnie jak kolejnych trafień na trzecieligowych boiskach. Dziękuję ślicznie.